Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Bóg ma upodobanie w pokorze i prostocie serca, ponieważ sam jest prosty, cichy i pokorny. Pycha jest naturą grzechu, początkiem wszelkiego zła w świecie. Ten, kto jest pyszny, jest wpatrzony w samego siebie i sam siebie uznaje za Boga. Taka postawa uniemożliwia poznanie Stwórcy. Pycha zaślepia człowieka. Człowiek pyszny sądzi, że jest pępkiem świata, że wszystko kręci się wokół niego i że wszyscy powinni liczyć się z jego opinią. Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się stopniem pokory. Największymi w Królestwie Bożym są ci, którzy na ziemi stali się najpokorniejszymi z ludzi. Jeśli pragniemy wejść do Królestwa Bożego, trzeba nam wpierw się upokorzyć przed Bogiem, stać się małym jak dziecko, albowiem droga do Królestwa Niebieskiego jest wąska, a brama ciasna. Tylko mali i pokorni przez nią zdołają się przycisnąć. Jezus Chrystus zostawił nam we własnej osobie przykład pokory. Syn Boży stał się człowiekiem, a uniżywszy się jeszcze bardziej, stał się naszym sługą, niewolnikiem, który własne życie poświęcił dla zbawienia grzesznego człowieka. Tylko w sercu pokornym może rozwinąć się wiara i miłość. Tylko serce pokorne zdolne jest prawdziwie, bezinteresownie i całkowicie pokochać innych. Tylko serce pokorne zdolne jest do całkowitego zaufania i zawierzenia się Bogu. Prekursorami kroczenia za Jezusem drogą pokornej służby Bogu są Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Jezusa, oraz Święty Jan Chrzciciel, poprzednik Mesjasza. Zechciejmy naśladować tych trzech największych ludzi w Królestwie Bożym, Jezusa, Maryję i Jana, w ich pokorze, abyśmy szczęśliwie dotarli do celu naszej ziemskiej pielgrzymki.